Hej, hej, siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Sly Cooper, Złodzieje w czasie. Jak widzicie, założyliśmy sobie tą zbroję. W sumie ostatnio kończyliśmy w tej zbroi strażnika, żeby nikt nas nie poznał. I mam nadzieję, że tak też się stanie. Hop, hop, hop. Siemanko, panowie. Siemanko, ekipa. Dobra, czy ja mogę oglądać, gdzie ja mam iść? Oczywiście, dobra. Nie powinni nas tutaj zauważyć. No, ale widzę, że sobie czasami tutaj śpią. Mogę przejść przez to światełko? No dokładnie. Salutuj, salutuj. Przy okazji, moglibyśmy się rozglądać chyba, czy nie ma tutaj żadnych znajdziek. Nie wierzę, że złapali Ryoichiego. Musieli mieć farta. O fuck, co tu się dzieje? Co to jest? Piórka! Dobra. Ryoichi. Nawet nie umiem tego kurde powiedzieć, jak to się wymawia. Czy ja mogę tutaj wejść? Bo tam widzę, że jest znajdźka. No cóż, na razie nie. Ale mam nadzieję, że w przyszłości będzie można. Chyba, że którędy? Może tamtędy? Ryoichi! U was, strażniku, dowcip jest ciężki. Daj spokój, nie jestem jednym z tych durniów. Chcę cię uwolnić. Jestem Sly. Aha, rozumiem. Sojusznik ninja, doskonale. Musisz spróbować dotrzeć na Smoczy Most, żeby dostać się do klatki. Szybko! Okej, zaraz tam będę, nie odchodź. Śmieszne. Skrywać. Śmieszne, nie odchodź. Dobra, a widzicie, tutaj możemy chyba wybierać stroje. W tym momencie mamy tylko strój samuraja. Okej, dobra. W którym kierunku muszę się tutaj w którym kierunku się kierować? Tak, mądrze se to. Gdzieś tam, okej, dobra. Ale tutaj strażników od groma. Przepraszam. No przecież mam strój, no hello. Kolego kochany. O! Mogę ten wejść? Mogę ten wejść czy nie mogę? Co jest? A, no tak. Interakcja, kółeczko. Zebrano maskę Sly'a. Zbierając maski Sly'a otrzymujesz dostęp do specjalnych przedmiotów w menu dodatków. Czy chcesz się udać do menu dodatków? Nie. Dobra, 1 na 60, nie jest źle. Nie jest źle. Dobra, fajnie się kamera tutaj zmienia. Dobra, zakładamy sobie swoją zbroję i możemy iść dalej. Nikogo tutaj nie będę ratował, bo... A... Co? Ja ci niby czego? Ja ci tam gdzieś niebieska poświata. Aha, najpierw muszę się odstroić i teraz, dobra. Tu. Ryoichi Cooper! Nie wierzę, to żywa legenda! I co, mogę przejść pod tym stołem? Serio? No chyba tak właśnie trzeba. Dziwna sprawa. Dziwne, że nas nikt nie zauważył, no ale okej. Jak świnie są przy korycie, to może nie. To może są ślepe na wszystko inne. Dobra, nie było tak źle. No może rzeczywiście, jak one jedzą, to nic nie widzą. Dostań się do więzienia. Ten tutaj sobie śpi. Niech sobie śpi. Ej, jak ja mam tutaj wejść? Hello. Dobra, śpi sobie. Dobra, mnie już tu nie ma. Śpi sobie, hello. Możesz już spać, mnie tu nie ma. No patrzcie, no, bo ja nie mogę wskoczyć, ja mam ograniczone ruchy w tej zbroi. No zasypiaj. O. Okej. Dobra. Ciekawe, jak ja bym go zaatakował tarczą, to czy on by się skapnął, że coś jest nie tak. Wolę nie próbować na razie. Żebyś sobie tą kuszą oko wydziobył. Wow! Samurajska zbroja jest wyjątkowa. Sprawdziłem to i owo. Jest odporna na ogień.
ogień. Nosząc ją, możesz bezpiecznie przechodzić przez płomienie. Ha! Jakie to fajne! Kurde. Zbroja jest dość solidna, ale ciosów wielkiego topora nie powstrzyma. No, czyli rozumiem, że nie warto wystawiać się na działanie tego właśnie topora. Dobra. Ale teraz wypadałoby tak przejść, żeby nikt nas tutaj nie ciął. Jest! Nie jest to aż takie trudne, jak w przypadku Prince of Persia. Ale można się chyba sparzyć tutaj gdzieniegdzie. Dobra, przechodzimy dalej i jesteśmy już prawie w domu. Dostań się do więzienia, spoko. Dobra, nic już nie powinno już powstrzymać. Wow, ogień! No spokojnie, przez ogień możemy przejść, jednak trzeba patrzeć na ziemię. Wow! Myślę, że mnie to ciurnie. Trzeba patrzeć na ziemię, bo widzicie, są takie ślady po uderzeniach tych pił. I warto się zatrzymać wcześniej. Wow, było blisko. Salutuj! Dobra, spaść mogę? Czy też nie mogę? A nie, to jest zejście chyba normalne z tego co widzę. Nie, też trzeba przeskoczyć. Nie! Nie! Zaalarmowano strażników, tylko nie to! Którędy ja będę musiał przejść? Aha, tędy, dobra. Opsa. No nie było tak źle, myślałem, że będzie trochę gorzej i dalej nas zrespi. Ale jest okej. Mogłem poczekać, a chciałem to szybko wykonać. A tutaj w ogóle porozstawiali te dziwne maszyny, które kopią w dupala. Okej, warto nie ściągać tutaj, widzę, zbroi cały czas, bo albo nas ktoś może zauważyć, albo możemy zostać spaleni. Tu nie. Czy ktoś ma jakiś pomysł, Sly? Może mi podpowiesz? Lina, okej. Pięknie. Nie tutaj? No to w takim razie wespniemy się po tym. Gdzie on trzyma tą laskę w tym momencie? Tu nie. O, proszę. Rodem jak z Prince of Persia. Hopa. Muszę się pośpieszyć. Nie zawiodę go. O. A z tego co pamiętam, to tutaj jest maska. Dokładnie. Tytrę 2 na 60. Normalnie Master of Achievements. I znajdźkuj. Tyłem, nieźle Sly. Pokazówka, co? Przed widzami. Dobra, tutaj też trzeba się chyba przedostać w taki sposób, bardziej zwinny. Okej. Sly, nie da się rozwalić zamka na tej bramie. A nawet jeśli, to i tak nie masz czasu. Dzięki, Bentley. Jakieś dobre wieści? Rozejrzyj się, Sly. Któryś ze strażników musi mieć klucz. Widzisz, i tak lepiej. Trochę głupie jest... Jezus Maria, ale bym w to wszedł teraz. Trochę głupie jest trzymać klucz blisko drzwi. Zwłaszcza mając świadomość, że ktoś może go wykraść. Dawaj hajs. I mamy klucz. Klucz uniwersalny, proszę. Czyżby on był na wszystko? Zaraz zobaczymy. Ej, byłem w zbroi. Co nas czeka? No, jakoś chyba nie widzę większych problemów, jak będę miał się przeprawić przez to w tej zbroi. Też kto wie? No nie. Ups. No, chyba ninja nie zostanę. What the hell?
Ale jak? A, kumam. Kumam. Dobra, dzięki. A jak ja mam tam przeskoczyć niby? Przepraszam, czy to podejdzie trochę bliżej, bo to jest lekko za daleko, z tego co wiem. A, dobra, widzę. Uważaj na te smoki! Aha, zdążyłem! No, udało się, dobra. To poproszę o kolejny. Nie jest tak źle, co? Twoja technika jest doskonała. I bang! Motherfucko! Dobra. Trzymaj się, Ryoichi. Jeszcze chwila. Fuck! Oh fuck! Nie! God damn it. Zapomniałem nacisnąć kółka. A już myślałem, że... No nie wierzę! No serio! Wiecie co? I dlatego na przykład między innymi nie lubię strasznie kontrolerów. Bo... I tych gałek analogowych. Dlatego, że jak gra nam troszeczkę źle pokazuje kamerę, to nie wiecie, nie umiecie o... Znaczy przynajmniej ja, o. Przynajmniej ja nie umiem określić odległości. No i widzicie, no ja pierdzielę, no. Nie umiem określić odległości, jaka mnie dzieli od następnej przeszkody. Tylko to można poznać w miarę po cieniu. Okej, tutaj się w miarę udało. Tutaj też. I tutaj wypadałoby jakoś to zrobić tak, żeby nie spaść. Dobra. Udało się, przynajmniej tyle, ale też było blisko, żebyśmy znowu spadli. Ginicie. Wystarczająco z życia mi tutaj napsuliście. Dobra, czy ja umiem tam wskoczyć wysoko? Jest, umiem. Nie rozpoznaję cię, ale tylko prawdziwy Cooper zdołałby tutaj dotrzeć. Grunt to rodzina. Tak, nie chciałem cię przestraszyć, ale nazywam się Sly Cooper. Jestem twoim krewnym. Z przyszłości. Spokojnie, ninja niczego się nie boi. Po tym, co tutaj zobaczyłem, wierzę ci. Możesz z łaski swojej otworzyć klatkę, nim zginiemy pewną śmiercią. Pewnie, jasne. O, przepraszam was. Zadanie wykonane. Co rodzina, to rodzina, co nie? No i loading. Ciekawe, czy będzie jakaś... Czemu mi pad wibruje? Na zakończenie zadania, czy co? Ciekawe, czy będzie jakaś cutscenka do tego, bo ciekawa była rozmowa chyba z nim. Po uratowaniu Ryoichiego wróciliśmy do kryjówki. Niestety nie mieliśmy czasu na rodzinne pogawędki. Musieliśmy dowiedzieć się, co się dzieje, i to szybko. Ryoichi wyjaśnił, że za tą całą awanturą stał koleś zwany El Jefe. Po przekopaniu się przez bazę danych Bentley znalazł jego teczkę z Interpolu. El Jefe miał bogatą kartotekę. W ciągu kilku lat zajął niejedno państewko na świecie, zwykle za niezłą sumkę. Był bezwzględnym najemnikiem i strategiem najwyższej klasy. Chełpił się też, że potrafi obalić rząd dowolnego kraju, mając do dyspozycji 3 ślepe myszki z plastikowymi łyżeczkami. Akta podają, że jakiś czas temu zniknął w nieznanych okolicznościach, właśnie gdy władze były o krok od schwytania go. Cóż, znaleźliśmy go i postanowiliśmy go usadzić. Czekała nas nielicha przeprawa.
Zatem postanowiliśmy zacząć od restauracji sushi Ryoichiego. Restauracja Ryoichiego, okej. Okay. Ciekawe, czy Ryoichim mogę. Nie mogę, kurczę, ech. Dobra, bierzemy Sly'a i idziemy na misję. Czyli tym razem restauracja, można było się tego spodziewać. Zobaczymy, czy ona jest tak rzeczywiście rozbudowana, czy będzie trzeba się do niej dostać z zewnątrz na przykład. Bo jak do niej dopiero trzeba będzie dojść, więc tak, do niej trzeba będzie znowu dojść. No tak, w sumie z kryjówki zawsze zaczynamy, ale nie powinna być ona daleko. Zaraz, czy ona jest tam wysoko? Nie, ona tutaj jest blisko. Tylko chciałbym wejść na górę, bo mi się jakoś nie uśmiecha chodzić po... O, dobra, widzę. Nie uśmiecha mi się chodzić po... po drodze, normalnie. Widzę tam maskę. Pytanie, czy do niej się warto Co to jest to na górze? Widzicie to? No nie, tu mi się nie udało. Tutaj też mi się raczej nie uda. Zaraz. Jak ja tam mogę wleźć? No tędy raczej chyba nie wejdę. No tam to jest coś ciekawego. What the hell? Zmoczyłem się, biedny lisek, kurde, czy szop pracz. Ech, nie udało mi się, dobra. Mniejsza. No z tej strony się nie da, dobra, mniejsza z tym. Hopsa. Schodzimy na ziemię. Być może uda nam się dojść do tamtej maski. Zaraz, przecież ja mam to. Dobra, Sly. No, to było rozpoczęcie zadania. Jedyne wejście jest od frontu. Musimy pozbyć się straży, jeśli chcemy przemycić tam Ryoichiego. Niestety, ochrona dostała kota, od kiedy wyciągnęliśmy go z paki. Nie możemy ich zaalarmować. Potrzeba nam chyba będzie pewnego... fortelu. Co masz na myśli? Myślę, że jeśli założysz tę swoją zbroję samuraja, uda ci się zluzować strażnika przy wejściu. Właśnie. No i... świetnie wyglądam w zbroi. Proszę cię. Nikt nie wchodzi i nie wychodzi, zrozumiano? Dość już mieliśmy problemów. Nikt nie wchodzi i nie wychodzi, powiadasz? Co mi się zdaje, że to nie będzie takie łatwe, jak ja do nich podejdę. Ot tak. Drugiego widzę, patrzy. Dzień dobry. Czy ja mogę? Odmaszerować. To było za proste. No ale cóż, pewnie na pewno trudniej o wiele będzie w środku. Zwłaszcza, że ten El Jefe jest już w środku. Wygląda na groźnego tygrysa. Zobaczymy, jaki będzie w rzeczywistości. Trzeba się przeciągnąć czasami przy nagrywaniu. Właśnie, trzeba robić te ćwiczenia międzylekcyjne, czy tam jak to się nazywa. No loading, proszę, chcę grać, ta gra jest w ogóle taka śmieszna. Jest, dobrze, scenka. Scenki są fajne. Takie rozluźniające. O, proszę. Ty
Dobra, Ryoichi, chyba nie muszę ci opisywać twojej knajpy. Przy okazji, świetny pomysł, żeby użyć noży do sushi jako kluczy. Bentley-san, przecież jestem mistrzem ninja. Tak. Mój błąd. W każdym razie moje skany dowodzą, że twoje noże wciąż tam są. Gorzej, że chyba przejęli je strażnicy. Jest też parę pułapek, których na pewno nigdy w życiu chyba nie widziałeś. Bentley-san, choć bambusowy las jest gęsty, woda przepływa przezeń bez trudu. Jasne, tylko spróbuj nie zaalarmować straży. Bierz te noże i odzyskaj restaurację. Czyżby... Nie mogłem ćwiczyć swoich technik, gdy tkwiłem w klatce. Przypomnijmy sobie technikę skaczącego smoka. Skupianie R2. Technika skaczącego smoka. Dobra, ładowanie. Aaa, ciekawe. Bardzo ciekawe. Nie no, fajne to. O kurde, lightowo. Dobra, w takim razie. Gdzie tym razem? Gdzie tym razem? Skupianie, nie mogę się już skupić. Mogę się skupić? Nie mogę się skupić? Nie mogę się skupić? Tu skoczyć nie mogę? Nie mogę, nie mogę, nie mogę, nie mogę. Dobra. Mniejsza z tym? W takim razie, czy ja muszę przejść jakąś... O kurde. Czy ja muszę przejść jakąś górą, czy bokiem, czy jak to się tutaj teraz mogę... Zaraz przeszukajmy to pomieszczenie. Tu nic nie ma. Dobra, czyli muszę chyba jednak tutaj tą górą przejść. Przepraszam bardzo. Ale mnie coś chrypka wzięła. Ha, no to w takim razie jeszcze raz chyba trzeba wejść na górę, bo tam nie ma żadnego wejścia. Jakkolwiek. Cyk. Czemu nie mogę tu skoczyć? A, muszę się w tą stronę chyba obrócić. Dokładnie. Tak. O, właśnie. Ja się nie obracałem po prostu w tą stronę, w którą chcę skoczyć. Wow, 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 wow. Muszę sprawdzić, jak ta kamera tutaj działa. Ten reflektor. Okej, nie było większych problemów. Ryoichi, skaner pokazuje, że jeden ze strażników ma nóż. No to chyba tylko i wyłącznie jak ten. Jak tylko odzyskam moje noże, pokażę El Jefe, że tak łatwo nie zamknie mojej restauracji. El Jefe. No, 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 no. Dawaj hajs i dawaj nóż. Trochę uszczerbiony, ale coś. Można prawidłowo kroić tylko nożem tak ostrym. Wygląda na to, że moje zamki były za słabe, by powstrzymać intruzów. Muszę nad nimi popracować. Czyżby ktoś się dostał do środka? Najprawdopodobniej. Ooo! Niedobrze. Pełno pułapek. Ciekawe, czy te pułapki będą dla mnie wyzwaniem. Myślę, że nie, Ryoichi. Sly i jego przyjaciele to dobrzy sprzymierzeńcy. Dobra. Mam wobec nich dług wdzięczności. Trzeba poczekać, aż on znowu zaśnie, ten tutaj strażnik, bo chyba raczej przebrania na Ryoichi nie mamy. Okej. O nie! God damn it! Nie! Szlak. A mogłem się tego spodziewać. Mogłem się tego spodziewać, że... Żeby nie chodzić po tych pieprzonych talerzach. Dobra. Czyli uważamy na talerze, uważamy na talerze. Czy na coś jeszcze musimy uważać? Chyba nie. Dobra. Jesteśmy na górze. Czy to światło patrzy też w górę? Nie. Czyli trzeba znaleźć inną drogę.
żeby się przekraść. Jak ładnie, jak ładnie. I ty też pewnie masz nóż. Dokładnie. Nóż Yorichiego do filetowania. Tamten był do krojenia. To mój najlepszy nóż. Myślę, że go dotknąłem. Moje sashimi będzie niezrównane. Drugi. I w takim razie jeszcze tasak. Fajnie, że możemy w ogóle kierować naszymi przodkami. Myślałem, że będziemy tylko je mieć wyłącznie do sterowania Slaya, Mareya i Bentleya. A tutaj coś jeszcze, widzicie. Cyk. Co się dzieje z tym krzakiem? Aż się wystraszyłem. Okej. Okej. I okej, dobra. Czy ktoś tutaj chodzi? Albo czy tutaj jest jakieś światełko? Dobra, ty gościu chodzisz, tak? Zazwyczaj ten, który się nie porusza, ma jakiś klucz przy sobie. Czy ja mogę wejść na górę? Gdzieś tutaj najbliżej. Czy ty tutaj przyjdziesz? Nie, ty idziesz w kółko, dobra. Ale zaraz. Niekoniecznie ty idziesz w kółko, ale nie, idziesz w kółko, dobra. Idziesz w koło, a ja tutaj niestety przejść nie mogę. Muszę pozbyć się tych drani z restauracji. No, niestety, ten nie ma, kurde. Jak tylko odzyskam moje noże, pokażę. A on teraz wraca. Że tak łatwo nie zamknie mojej restauracji. Jej. Ten jakoś tak dziwnie chodzi. Raz w te, raz we w te. Poszedłbyś w prawo teraz, co? Dziękować. To pewnie ten ma... Pewnie ten ma nóż. Tak, ten coś ma. A nie, to jest kość do Majonga. O, no. Czyli te co, ten patrolujący w takim razie powinien mieć kolejny tasak albo coś w tym stylu. Okej, widzę bambus. Najprawdopodobniej po nim będziemy mogli wejść gdzieś na wyższe partie tego pomieszczenia, bo jednak wolę chodzić... O, szlak. Jednak wolę chodzić górą. Zaraz, bo on się odwracał czasami. A no właśnie. O tym warto pamiętać. Dobra, nie masz nic więcej mi do zaoferowania, więc raczej straciłem czas. Próbując im coś wykraść. Jak ja mam wejść dalej? Jak ja mam przejść dalej? O! Nie! God damn it! Ajajajajajaj, niedobrze. Nie udało się tak, jakbym chciał. Ale nie zawsze wszystko jest perfekcyjnie. Okej. Dopiero teraz zauważyłem ten bambus, po którym można wejść. Tutaj. I w takim razie tutaj. Hop. Getcha. W którą stronę? Odbij rest... What the hell? Nie tędy? To którędy w takim razie? A, trzeba przejść naokoło. Spoko. Nie ma większego problemu. Zwłaszcza z tym takim hiperskokiem. Mi się z czymś to kojarzy. Chyba w Prototype był taki skok do przodu, taki dash. Okej, jesteśmy na dole. Ja zapominam w ogóle o rozwalaniu tych wszystkich pierdół, ale jakoś nie zależy mi na tych monetach. Już skupiam się tutaj bardziej na fabule. Wow. Ale jak chcecie, to możemy zrobić hałas. Monety. Dobra. Znowu to samo zabezpieczenie, które było ostatnio. Tak. Aha, i ty masz klucz, tak? Dawaj, tasak.
Mam nadzieję, że się nie odwrócisz teraz. A teraz włącz neon restauracji, żeby wysłać elektryczność. Pewnego dnia moja restauracja odzyska blask. Co to za wielkie jakieś urządzenie? What the hell? Interakcja. Jakiś dziwny, wielki piec. Zadanie wykonane. No proszę, czyli to się składa, cała ta gra się składa z takich pomniejszych misji, takich podmisji w tych takich głównych, jakby to powiedzieć, czasach tak naprawdę, bo teraz jesteśmy w tej feudalnej Japonii, no i nam się udało. Dobra, kogo możemy wybrać? Zagrać jako Marej, zagrać jako Sly, albo twarzowe różowe. Co? Co tam jest napisane? Dokładnie na początku? Yoruchi oferuje zadanie twarzowy różowy. Aha! Czyli to są takie dodatkowe zadania. Jeżeli mamy głowę, jeżeli mamy taką strzałkę nad danym, daną postacią, to chyba to są jakieś zadania dodatkowe. A jeżeli byśmy zagrali Slyem, to pójdziemy chyba dalej w fabule. Tak mi się coś zdaje. Ale nie jestem pewny, bo oczywiście gram w tą grę po raz pierwszy. No cóż, dobra. Ja wam wszystkim bardzo dziękuję za uwagę. Czas się rozstać. Jeżeli ten odcinek wam się podobał, to wiecie co robić. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, łapkujcie. No i co? Dzięki za wasz czas. Na razie, do usłyszenia, do zobaczenia w następnych materiałach. See ya!